Cześć, z tej strony Anna Lucińska i Lucińska Shows, choć dziś w nieco innym wydaniu, ponieważ witam Was w Lucińska Shows Live. Dobry jest. Jak to mili nas. Jan... No, Angażujemy się w elektromobilność. temat. A o czym dziś będziemy rozmawiać? O najbardziej gorącym temacie w motoryzacji, czyli o elektromobilności. To odcinek dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani elektrykami. Czy korzystna jest zamiana samochodu na e-auto? Jak go sfinansować? I wiele, wiele innych odpowiedzi na nurtujące Was pytania na temat elektromobilności. A moim dzisiejszym gościem jest pan Tadeusz Sochacki, Brand Manager kupry i Seata Volkswagen Financial Services. Pan Tadeusz właśnie do nas dojeżdża do studia. No, sprawdźmy, czy jest blisko. Halo, halo, panie Tadeuszu. Dzień dobry, tak, dojeżdżam, pani Anno, już jestem. Super W takim razie czekamy na Pana. Do zobaczenia. Powitajmy Pana Tadeusza Słuchackiego! Wielkie prawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim w studiu i przed ekranami. Panie Tadeuszu, Zapraszam serdecznie na wygodne krzesło. Dziękuję. Jak minęła podróż? A bardzo dobrze, dziękuję. Przyjechałem kuprą elektrykiem. Korzystałem z buspasu w Warszawie, więc nie stałem w korkach. Podróż minęła bardzo bardzo spójnie. Przyjemnie. Dokładnie. Jest stres? Stres y, trochę jest. To jest mój debiut przed y, kamerami. Takich lubimy? Dobrze. Panie Tadeuszu, bardzo się cieszę, że jest pan moim, naszym gościem, ale zanim tak zaczniemy oficjalnie, możemy przejść na ty? Będzie łatwiej, przyjemniej. Jasne. Jasne. super. Ania. Paweł, bardzo miło. Tadeusz, reprezentujesz Volkswagen Financial Services, który jest częścią koncernu Volkswagen AG. Czy możesz więcej opowiedzieć o marce i o waszych usługach? Volkswagen Financial Services finansuje marki z koncernu Volkswagen. W skład tych marek wchodzą też marki Cupra i Seat. Czyli ten model, który jest z tyłu za mną, należy do koncernu Volkswagen i jest finansowany przez Volkswagen Financial Services. No bardzo ładne auto, muszę przyznać. Tak, tak, to przyznaję, jest piękny, piękny samochód. Finansujemy samochody już od 25 lat na rynku polskim. Czyli bardzo długo. To tak. jest firma z długim stażem, ale też patrzycie w przyszłość, prawda? I tak. powiedz mi, w jakie angażujecie się nowe trendy? Mam taką jedną ciekawostkę dla ciebie. Odnosząc się do ostatnich badań Eurostatus z 2021 roku, wiemy już, że prawie 2 miliony samochodów elektrycznych porusza się po europejskich drogach. Także 2 miliony? Dokładnie tak. Wow. To jest naprawdę całkiem sporo. W Polsce też rozwijamy elektryczną mobilność i Volkswagen Financial Services, będzie wspierać tę, tę, tę drogę. Czyli już teraz wiemy, czym zajmuje się Volkswagen Financial Services, a to zdradź mi, czym zajmuje się taki brand manager jak ty. O, bardzo miło, że, że o to zapytałaś. Bardzo lubię swoją pracę. Brand manager to jest takie stanowisko, gdzie rozwijamy sprzedaż samochodów w produktach finansowych. W naszych produktach finansowych Volkswagen Financial Services współpracujemy razem z działem sprzedaży, z działem marketingu. Tworzymy wspólnie z Volkswagen Group Polska ofertę finansowania promocyjnego aut. A długo pracujesz? Pracuję trzeci rok. Bardzo dużo ciekawych projektów już zrobiliśmy. Nie mogę się doczekać kolejnych, właśnie tych związanych z elektromobilnością. Jestem bardzo ciekaw rozwoju pojazdów elektrycznych na polskich drogach. O, ja też, zdecydowanie. O tych elektrykach dzisiaj będziemy naprawdę sporo rozmawiać. Właśnie odnośnie elektryków. No kiedyś, żeby spotkać auto z napędem elektrycznym na polskich drogach, było bardzo ciężko. Teraz to już mamy tych aut coraz więcej. no Łatwo je rozpoznać poprzez zieloną tablicę. Ale plany marek i ustawodawców dotyczące samochodów z napędem elektrycznym dynamicznie się kształtują i nie dalej niż do 2035 roku najprawdopodobniej w całej Unii Europejskiej nie będzie można kupić samochodu z silnikiem spalinowym. No tak się kształtuje przyszłość motoryzacji, tak widzimy. Więc moje pytanie jest następujące: czy już teraz warto kupić samochód elektryczny i dlaczego powinna to być Cupra Born? Ogólnie moim zdaniem design marki Cupra, a szczególnie Cupra Born, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Jednocześnie Cupra Born ma wszystkie zalety elektryka. Czyli Za jakie? Zacznijmy może od TCO. A co to jest TCO? TCO to jest Total Cost of Ownership, czyli całkowity koszt użytkowania pojazdu. Ten koszt użytkowania elektryka może być niższy niż tradycyjny samochód spalinowy. Zaczynając może od ładowania. Powiedzmy, jeśli masz panele fotowoltaiczne i produkujesz prąd dla siebie, i możesz ładować samochód w domu, to tak naprawdę to ładowanie, ta jazda samochodem jest bezkosztowa. To ładowanie jest bezkosztowe i bezemisyjne. Produkujemy zieloną energię, dzięki której poruszamy się. Właśnie samochodem elektrycznym. Jakie jeszcze są kolejne zalety elektryków? Niewątpliwie cisza i komfort podczas poruszania się po mieście w trasie. Ja bardzo lubię na przykład Słuchać podcastów i muzyki. Ja też, ja też zdecydowanie. A warto o tym wspomnieć, że taki samochód elektryczny nie generuje żadnych wibracji, dodatkowego hałasu, co jest i korzystne dla pieszych, dla wszystkich mieszkańców w dużych aglomeracjach. Chyba, że strasznie głośno Spotify'a słuchasz. Chyba, że tak. Może być problem. Ale też i dla właśnie dla kierowcy, dla pasażerów, bo w ciszy, w spokoju jesteś w stanie wysłuchać ulubionych podcastów, ulubionej muzyki. No i też się tak nie męczysz podczas jazdy. To tak proszę. Tak. Dłuższe trasy nie są nam straszne bo i nic nie wibruje tak silnik ten spalinowy, tylko mamy elektryczny cisza, spokój i bezemisyjnie. Następną taką fajną zaletą elektryków to jest korzystanie z buspasów pasów w takich aglomeracjach jak Warszawa, inne duże miasta w Polsce. Nie stoimy w korkach w godzinach szczytu, wracamy komfortowo, szybko, sprawnie do domu. Macie elektryka? Możecie na legalu wjechać na buspas i sobie jechać, tak? Policja nic nie może wam zrobić, bo takie macie prawo. A druga rzecz, parkowanie, bo to jest zawsze bolączka. Parkowanie. Co z tym parkowaniem? No właśnie, z roku na rok w Warszawie powiększają się strefy parkowania. Jak wiemy, parkowanie nie jest stanie, musimy wykupić abonament dzięki samochodowi elektrycznemu. Nie musimy się tym martwić. Bo mamy... nie płacimy. Parkowanie mamy za darmo, słuchajcie. Więc to jest jedna z drugich takich bardzo dużych korzyści, jakie samochody elektryczne nam oferują. Ale ja też nie zapominajmy chyba o tym jednym z głównych benefitów, co jest bardzo ważne w obecnych czasach, czyli ochrona środowiska. Czyli dbamy Dokładnie o środowisko. Tak. Szczególnie ważne to jest w miastach, gdzie nie produkujemy dodatkowych spalin, ograniczamy tą lokalną emisję w miastach. Samochód elektryczny, który jest, jest dodatkowo ładowany w sposób zrównoważony, na przykład z paneli fotowoltaicznych, jest po prostu pojazdem ekologicznym, bezemisyjnym. Słuchaj, chyba mnie naprawdę przekonałeś do elektryków. Ja jestem na tak, i design i nowoczesna technologia, czyli mamy coraz bardziej firmy pracują nad tym, żebyśmy mogli jeszcze dalej pojechać elektrykiem. Taka Cupra Born, słuchajaniu może mieć zasięg 500 km do 500 km. Co ważne, korzystając z ładowania prądem stałym, tak zwanym DC, w około pół godziny jesteśmy w stanie ją naładować do 80%. Czyli do takiego tygodniowego używania auta w mieście na dojazdy do pracy, spokojnie takie ładowanie raz w tygodniu nam wystarczy. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego chyba najważniejszego benefitu, który mo możemy uzyskać dzięki Wam. Czyli te dofinansowanie od państwa, bo wy w tym pomagacie. Program Mój Elektryk. Jak to wszystko wygląda? Opowiedz coś więcej na ten temat. Tak, dołączyliśmy do Mojego Elektryka właśnie jako jedna z pierwszych instytucji finansowych. Subwencję może otrzymać zarówno osoba prywatna, czyli ty, Aniu, albo ja, korzystając z dofinansowania, które wynosi 18 tysięcy... 000... No, to jest bardzo, bardzo, bardzo mhm. teraz ważne. Uwaga, ceny. Jakie Dokładnie możemy tak. dofinansowanie uzyskać? Osoba y, prywatna? Osoba prywatna? 18 750 zł, bądź też 27 000 zł, jeśli korzystamy z karty dużej rodziny, a jeśli prowadzimy firmę i chcemy skorzystać jako firma, jako taka, ta druga opcja, to mamy do dyspozycji 18 750 zł, bądź też 20, nawet 27 000 zł, jeśli zadeklarujemy, że przynajmniej, że przejdziemy minimum 15 000 km na rok. To jest ten warunek do spełnienia. I o czym jeszcze warto wspomnieć, to maksymalna cena auta. A no właśnie, czy możemy sobie kupić dowolnego elektryka i szastać eee, i dostać dopłaty? Nie, tutaj mamy precyzyjnie to określone przez zasady mojego elektryka. To jest cena 225 tysięcy złotych. Czyli do tej ceny możemy kupić auto, powyżej tej ceny tej dopłaty nie dostaniemy. A czy opłaty obowiązują tylko przy zakupie za gotówkę? Czy jeżeli też mamy inne finansowanie, to też możemy uzyskać taką, takie dofinansowanie? Oczywiście, jak kupujemy za gotówkę, możemy skorzystać z dofinansowania Mój Elektryk, ale co warto podkreślić, to biorąc samochód w leasing, finansując w kredycie, również tej subwencji możemy skorzystać jako osoba prywatna bądź też firma. I co jest niezwykle ciekawe, to właśnie Volkswagen Financial Services, jeśli zdecydujemy się na finansowanie w leasingu, pomaga w wypełnieniu większości formalności. I to jest bardzo ważne dla mnie zagadnienie: czyli tak, jestem zdecydowana na elektryka, chcę uzyskać dofinansowanie, przychodzę do Was, Volkswagen Financial Services i Wy mi pomagacie. Dokładnie tak. Czyli udajesz dokumenty. Udajesz się do najbliższego punktu dealerskiego Kupry na miejscu doradca skonfiguruje razem z Tobą albo doradzi samochód dostępny od ręki, kupreborna i razem, wspólnie przejdziecie przez wniosek leasingowy i wszystkie formalności bądź też większość formalności, które należy spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie. Mój elektryk poznasz wszystkie warianty, jeśli chodzi o subwencję rządową. Cały czas o tej kuprze Born widzę. Hmm? Ale też tak, oczywiście każde jest... inne auto, które chcemy kupić z grupy Volkswagena, też jest dostępne u Tak, was. potwierdzam, choć oczywiście w mojej opinii słuchajcie, kupraborn jest najlepszym wyborem. Jesteście instytucją finansową. Czy macie jeszcze jakieś inne produkty, jakieś inne pomysły, żeby pobudzić jeszcze bardziej ten segment samochodów elektrycznych? Żeby Polacy chętnie kupowali elektryki? Tutaj warto w mojej opinii zacząć od leasingu i kredytu jak abonament. W zależności od potrzeb, czy jesteśmy osobą prywatną, czy firmą, możemy wybrać kredyt jak abonament jako osoba prywatna, bądź też leasing jak abonament prowadząc firmę. Czy jak abonament? To, co to jest? Finansowanie jak abonament to jest takie finansowanie, gdzie spłacamy tylko i wyłącznie prognozowaną utratę wartości w trakcie trwania kontraktu. Innymi słowy, Biorąc samochód na trzy albo 4 lata w takie finansowanie, na przykład w leasing niskich rat. Innymi słowo, leasing jak abonament, spłacamy tylko prognozowaną utratę wartości przez 3 lata. Nie musimy na początku podpisywania umowy angażować żadnych swoich środków. Opłata wstępna wynosi 0%. 0%? Dokładnie. Zero złotych, zero, zero, procent złotych. Procent zero złotych. Dokładnie tak. Nie musimy wpłacać żadnej gotówki na początek, spłacamy tylko prognozowaną utratę wartości, a na koniec, Aniu, decydujesz, czy chcesz ten samochód wykupić, czy oddać dofinansującego. Zakończenie jest elastyczne takiej umowy, co jest w mojej opinii bardzo komfortowe, bo nie musisz na początku podpisywania umowy już decydować się na to, czy chcesz ten samochód spłacić do końca i dalej nim jeździć. Decydujesz na koniec. Czyli czekaj, bo też jest dla mnie to zawsze, nie wiem o co chodzi. Płacę, czy nie spłacam całego samochodu, wartości samochodu, Dokładnie. tylko spłacam tę część utraty wartości. Wytłumacz mi to. Ja mam zawsze z tym mega problem. Posłużę się przykładem, pozwoleniu. Czym różni się klasyczny leasing versus leasing jak abonament? W leasingu klasycznym. Przez okres finansowania 3-4 lata spłacasz całą wartość samochodu, i na koniec takiego kontraktu stajesz się właścicielką pojazdu, przez co raty są nawet o 50% wyższe niż w rozwiązaniu jak abonament, gdzie spłacasz tylko utratę wartości. Dzięki temu rata bardzo mocno nam spada, płacimy niskie raty, a na koniec decydujesz, masz ten komfort decyzji, czy chcesz go wykupić, czy oddać do instytucji finansowej. Masz gwarantowaną kwotę wykupu tego auta przez instytucję finansową w leasingu albo kredycie jak abonament. A czy Polacy, my Polacy, czy chętnie wybieramy właśnie takie możliwości finansowania? Bazując na danych Volkswagen Financial Services, nawet 50% naszych klientów. Wybiera już to nowoczesne rozwiązanie jak abonament. Właśnie korzystając z tych przywilejów niskich rat, nieangażowania gotówki na początek. No i właśnie tego elastycznego zakończenia umowy. Nie musimy na początku podpisywania umowy decydować się już na, na wykup tego pojazdu. Zauważamy coraz większy trend ludzi, którzy, którzy dostrzegają te zalety modelu subskrypcyjnego. Czyli co takiego? Chcę. Wynająć? Tak? Dokładnie tak. Samochód elektryka na rok, dwa, trzy, cztery pięć. Najem yy, jest dostępny w okresie od jednego roku do czterech lat. W jednej miesięcznej opłacie wynajmujesz samochód i jeździsz nim, ale to nie wszystko. No właśnie, bo co w takiej opłacie się zawiera? W tej opłacie oczywiście znajduje się samochód, samochód? znajduje się serwis tego samochodu, ubezpieczenie na cały okres trwania najmu assistance, możemy jako opcję dodać też opony zimowe, zarządzanie szkodami. Tak naprawdę najem oznacza, słuchajcie, spokój. To jest bardzo wygodna forma finansowania. Tak naprawdę nie przejmujemy się niczym, cieszymy się z jazdy samochodem. Dobieramy elastycznie okres finansowania od roku do czterech lat, czyli co roku tak naprawdę może zmieniać samochód na nowy, testować nowe segmenty, nowe nadwozia, najnowszą technologię. I to jest bardzo fajne. Czyli w momencie kiedy chcę potestować różne elektryki, to mogę co roku zmienić auto. Czyli mam umowę na rok, mam jedno auto, później przedłużam umowę? Jeśli bierzesz samochód na rok, na przykład, powiedzmy, na przykład Cupra Born. Cupra Born, jeździsz tym samochodem przez rok, później zawracasz ten samochód do Volkswagen Financial Services i bardzo, w bardzo prosty, szybki sposób podpisujesz nową umowę na kolejny na model. kolejny najem kolejnego modelu. A co się dzieje z tym samochodem, który ja już zostawiam po roku? Ten samochód Idzie jest, dalej, jest hmm. dalej oferowany w naszym finansowaniu jako młody, używany samochód z pewnego źródła, z pewną historią eksploatacji. I również w naszym finansowaniu kolejny klient może skorzystać... Jeszcze z niższej opłaty zapewne, ponieważ ten samochód już był eksploatowany. Tak? To zależy od, ani od produktu finansowego, od tego, na jaki okres wybierzesz finansowanie... E, także ta rata może być różna, ale e, biorąc pod uwagę to, że w naszym portfelu jest leasing klasyczny, leasing jak abonament, najem, kredyt klasyczny, kredyt jak abonament, każdy jest w stanie wybrać e, coś dla siebie. A skoro mamy Tadeusza z nami, to czy jest jakieś pytanie od naszej publiczności? Proszę bardzo Pani. E, dzień dobry. Dzień bardzo... dobry, pan, Pani na imię? Wiola. Pani Wiola. Tak, dzień dobry. Bardzo podoba mi się ten samochód. E... Naprawdę mocno zastanawiam się nad zakupem, natomiast prowadzę działalność nie mam odłożonych środków na zakup, zagotówkę, więc zastanawiam się, jakie są opcje dla osób, czy w ogóle jest jakaś opcja dla osób, które nie mają właśnie żadnego wkładu finansowego. O, dzięki za to pytanie. Tutaj, jak pani wie, poruszyliśmy trzy produkty, które są dedykowane dla przedsiębiorców. To był leasing jak abonament, leasing klasyczny. A trzecią opcją jest nasze najnowsze rozwiązanie, produkt najem. Pani Wiolu, wszystkie produkty finansowe, które dzisiaj omówiliśmy, są dla przedsiębiorców, czyli z każdego produktu może Pani skorzystać. Każdy produkt finansowy jest od 0% opłaty wstępnej, czyli nie musi Pani angażować żadnej gotówki na początek. I tylko i wyłącznie od Pani preferencji zależy, z którego produktu chciałaby Pani skorzystać. Super. Super. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Panie Wiolu, będzie pani zadowolona. Będzie jak? Korzystnie. Będzie korzystnie i będzie spokój przez cały okres korzystania z auta. Tadeuszu, ja jestem przekonana do elektryków, do Cupry borda i w nawiązaniu do Kupry. Jakie marka ma plan na przyszłość? Bo wiem, że będzie się działo, będą Oj, tak. nowe modele. Tak, tak. Bo wiem, że będą. Jestem bardzo. Ciekaw i nie mogę się doczekać trzech nowych Premier, które będą miały miejsce do 2025 roku. Czy jakie auta, jakie nowe modele nas czekają? Czekają nas dwa suwy i jeden samochód miejski. Dwa z tych trzech modeli będą samochodami elektrycznymi, będą to bewy i jeden samochód jeszcze spalinowy, również łączony z hybrydą typu plug-in, czyli ta hybryda z wtyczką, do ładowania też z gniazdka. Jak one się nazywają? Pierwszy model elektryczny to będzie SUV, będzie to model Tawaskan. Premiera tego, tego, tego modelu będzie w 2023 roku, czyli już, już w tym roku zobaczymy jego wersję produkcyjną. Następnym modelem będzie TerraMar, czyli samochód jeszcze spalinowy bądź też hybrydowy. Będzie to również SUV o długości mniej więcej 4,5 metra, czyli takiej średniej wielkości SUV. A trzeci samochód, który jest najbardziej do miasta, hmm. chyba. Wszyscy nie możemy doczekać się w koncernie premiery modelu Urban Rebel, który tak jak powiedziałaś, będzie to samochód miejski z takim sznytem sportowym, taki hot hatch naszych czasów. Lat. No prawdziwy rebel. Urban Rebel ma zdemokratyzować tak naprawdę elektromobilność w mieście. Będzie to super samochód, super platforma do poruszania się w dużych aglomeracjach, gdzie będzie nim łatwo zaparkować, przemieścić się między dzielnicami, jednocześnie mając dużą frajdę z jazdy, korzystając z bardzo dobrych właściwości jezdnych, z doskonałych osiągów. Czyli będziemy mieli tak naprawdę do dyspozycji różne samochody do wyboru i suwy, i bardziej takie crossovery, i mniejsze samochody do miasta. Ja muszę się przyznać, widziałam te auta, byłam na premierze w zeszłym roku w Hiszpanii. Zresztą zobaczcie sami, no, poproszę o materiał filmowy. Tadeuszu, to była czysta przyjemność gościć się w Lucińska Show. Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, mój drogi. To ja dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, ale to nie wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy odnośnie finansowania, czy odnośnie dofinansowania, czy w ogóle na temat elektryków, to piście w komentarzach, a my, ja z naszym specjalistą, chętnie na te pytania odpowiemy. Tak, Tadeuszu? Dokładnie tak, Aniu. Zapraszamy do zadawania pytań. W takim razie ja Ci bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, widzowie dziękujemy Wam i zapraszamy do kolejnego odcinka Lucińska Shows Live! Moi tochę. Moi drodzy, i to już koniec! Dziękuję, że byliście ze mną w tym nowym odcinku. Pierwszym odcinku Lucińska Shows Live. Zapraszam Was na więcej, bo będą czekajcie. Stay tuned!